100 metrów stylem motylkowym chłopców, a w nim na torze 0 Michał Nieznański, Feniks Dębica. Na torze pierwszym Dominik Woźnicki, Unia Oświęcim. Tor drugi Karol Grudziński, Uwenia Wrocław. Tor trzeci Aleksander Styś, UKP Polonia Warszawa. Na torze czwartym najlepszy w eliminacjach zawodnik AZS-u MCS-u Lublin Błażej Paszkowski. Obok niego jego treningowy kolega z Lublina, zawodnik Meduzy Pajęczno, Mikołaj Popiel. A na torze szóstym Jan Brzuska, G8 Bielany Warszawa. Na torze siódmym mistrz Polski na 50 metrów stylem klasycznym, zawodnik Skalara Słupsk, Kasper Maksajda. Na torze ósmym Adrian Czuba, Unia Oświęcim. I na torze dziewiątym Maksymilian Kurpis, Aquatica Pawłowice. 100 metrów stylem motylkowym, finał A. A przed rokiem najlepszy był Jan Brzuska w tej konkurencji. Zimą zrewanżował mu się Mikołaj Popiel, wygrywając na krótkim basenie. A Paszkowski w obu tych przypadkach stawał na podium. Ale tutaj po tych udanych eliminacjach pewnie liczy nawet na złoto. A najszybciej rozpoczyna Aleksander Styś, 26-37. No i Styś tutaj walczy, ale Mikołaj Popiel świetnie ruszył na drugiej pięćdziesiątce, wyprzedził rywali i teraz już wyraźnie z przodu. Świetny występ Popiela na finiszu i to Mikołaj Popiel zostaje mistrzem Polski. 55-47. Świetny wynik Mikołaja Popiela. No i do tego złota na krótkim basenie dokłada też triumf na basenie 50-metrowym, poprawiając swój rekord życiowy. Aleksander Styś ze srebrem. Spory postęp zawodnika reprezentującego Polonię Warszawa. I na miejscu trzecim z medalem brązowym Błażej Paszkowski.